danych poufnych, w której biorą udział parlamentarzyści z województwa śląskiego oraz przedstawiciele samorządu lekarskiego. Serdecznie witam senator Rzeczypospolitej Polskiej, przewodniczącą Senackiej Komisji Zdrowia, panią Beatę Liberę-Małecką. Witam również senator Rzeczypospolitej Polskiej, panią Agnieszkę Gordon-Komar. Jest z nami również poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Wojciech Saługa. Samorząd lekarski reprezentują prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, doktor nauk medycznych, pan Tadeusz Urban. Dzień dobry. Jest z nami także członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, przewodniczący Komisji do Spraw Młodych Lekarzy, dr Paweł Jasiński. Szanowni Państwo, jedna informacja techniczna. W pierwszej części konferencji zaproszeni goście zabiorą głos. Po zakończeniu konferencji będą już do Państwa dyspozycji. Rozpoczynając konferencję, czy Twoje poufne dane mogą być wykorzystane przeciwko Tobie? Zapraszam jako pierwszą do zabrania głosu panią senator Beatę Małecką-Liberę. Szanowni Państwo, wczoraj dokonała się prawda. Pan minister Niedzielski został zdymisjonowany, co potwierdziło, że jego ostatnie dokonania związane z upublicznieniem danych okazały się niezgodne z prawem i to było rzeczą najważniejszą. Ale dla nas dzisiejsza konferencja ma dalszy ciąg. My dzisiaj chcemy zadać pytanie, jak naprawdę dane pacjenta, dane obywatela, dane wrażliwe, prywatne są strzeżone. Mamy duże wątpliwości, ponieważ wczoraj pan minister upublicznił dane, pan minister zdrowia. Dzisiaj może to zrobić ubezpieczyciel, a może jutro organy ścigania. Kto ma dostęp do tych danych? Okazuje się, że minister zdrowia poprzez polecenie słowne wydające swojemu urzędnikowi może dotrzeć do prywatnego konta pacjenta i tam pozyskać wiadomości dotyczące naszej historii choroby, leków, ilości porad. To są dane wrażliwe, które są chronione ustawowo. I dlatego też mam cztery pytania. Pierwsze do ministra cyfryzacji. To minister cyfryzacji zgodnie z ustawą o informatyzacji w ochronie zdrowia stworzył cały system, w tym także system zabezpieczeń. Pytanie, czy ten system jest na pewno bezpieczny? Bo jeżeli urzędnik państwowy ma dostęp, to być może każdy z nas ma również dostęp. Zaczęło się od receptomatów. Pamiętacie Państwo, kiedy nagle okazało się, że bardzo duża ilość recept zostaje na rynku niepoprawnie wystawiona i oczywiście zaraz atak na środowisko medyczne, na lekarzy. Ale przecież ktoś ten system stworzył i ktoś ten system nadzoruje. Ja pamiętam, kiedy powstawała ustawa i zgoda na teleporady. Wtedy minister zapewniał, że będzie kontrolował i miał pełen nadzór zarówno nad e-receptą, jak i teleporadą. Drugie pytanie kieruję do biura, do inspektora danych osobowych. To pan stoi na straży swojej ustawy, ustawy o RODO, która zabrania przetwarzania danych, jeżeli nie ma podstaw prawnych. Takich podstaw prawnych w tym wypadku nie było, co zostało udowodnione. Przetwarzanie takich danych jest zgodnie z kodeksem karnym zagrożone karą od grzywny nawet o pozbawienie wolności. A to zrobił minister zdrowia. Trzecie pytanie mam do rzecznika praw pacjenta. Panie rzeczniku, brakuje pana głosu. Dlaczego pan w imieniu swoich pacjentów nie zabrał jak dotychczas stanowczego i jasnego stanowiska? I czwarte pytanie do nowej pani minister. Pani minister, oczekujemy, że w krótkim czasie podejmie pani bardzo ważne decyzje dotyczące zabezpieczenia tego systemu, a także podejmie pani nowe relacje ze środowiskiem medycznym, gdyż zaufanie zostało
zostało mocno nadwątlone. System wymaga ogromnej naprawy. Został zdewastowany przez ostatnie lata, zarówno finansowo, jak i organizacyjnie. I dlatego ten brak zaufania, który jest w tej chwili, nie pomoże. Trzeba go mocno odbudować. Ja chciałem parę słów z punktu widzenia lekarza. Minister zdrowia, pan Adam Niedzielski, właściwie można powiedzieć, że na sam koniec się najbardziej przysłużył, bo pokazał dziurę w systemie. Pokazał, jak można niedobrze wykorzystywać poufne dane. To też ilustruje to, o czym mówiliśmy od dawna, że nie bardzo widzimy możliwość, aby na czele Ministerstwa Zdrowia stał człowiek, który nie jest lekarzem, nigdy nikogo nie wyleczył i nie leczył. Człowiek, który nie ma tego, co ma wpojone każdy lekarz, że tajemnica lekarska jest tak jak tajemnica spowiedzi. I nie można wykorzystywać informacji dotyczących leczenia pacjenta do jakichkolwiek innych celów. Pan minister to zrobił i obnażył, że system nie działa, że system nie jest dobry. My zwracaliśmy niejednokrotnie już uwagę, że cyfryzacja tak, bo to pomagać ma w pracy, ale to nie może budzić wątpliwości, czy dane, które w tych systemach się znajdą dotyczące mojego zdrowia, mojej choroby, mojego leczenia, mogą być wykorzystane przez polityków, pracodawców, czy kogokolwiek innego. Myślę, że kampania wyborcza, która rozpoczęła się właśnie, nie powinna przyćmić tego zdarzenia, które miało miejsce. I mamy nadzieję, że te wszystkie osoby, które teraz wymieniła pani senator i powinny zająć się wyjaśnieniem dogłębnym tej sprawy, możliwe, że ukaraniem winnego, po to, żeby społeczeństwo poczuło się znowu bezpieczne, żeby wiedzieli, że ich dane poufne, te najbardziej intymne, są naprawdę dobrze chronione. Dziękuję. Szanowni Państwo, chcemy stanowczo powiedzieć, że dymisja ministra Niedzielskiego nie kończy sprawy. I tak samo nie kończy sprawy stwierdzenie propagandystów Prawa i Sprawiedliwości, że to był błąd. To nie był błąd. Być może było to przestępstwo, a na pewno wydarzyło się zło. I to zło nie pierwszy raz się wydarza, gdy mamy zetknięcie obywatela, który sprzeciwia się, przeciwstawia pewnym rzeczom, działaniom państwa i właśnie tej machiny politycznej, propagandowej, rządowej, która jest wymierzona w tego, który pokazuje błędy, wytyka błędy władzy. Chociażby niedawne doniesienia medialne, gdy policja każe chorej pacjentce, która ma zagrożone życie, kucać i kasłać. To minister Ziobro, który ujawnia dane ofiar, ujawnia je publicznie. Takich przypadków mamy znacznie więcej, już nie mówię o działaniach policji, gdy biją protestujące kobiety pałkami bądź szykanują je, zamykają w jakichś obszarach i tak dalej, tych przykładów, gdzie władza przeciwstawia się obywatelom, atakuje obywatela i niszczy tego obywatela tylko dlatego, że ma inne zdanie niż władza, jest znacznie więcej. Będziemy domagać się wyjaśnienia tej sprawy. Dzisiaj nie liczymy na ministra Ziobro, który podobne rzeczy robi jak pan minister Niedzielski. To jest system sprawowania dzisiaj władzy w Polsce i dopiero po wyborach, gdy przywrócimy normalność, będziemy w stanie ścigać tego typu sytuacje, ale musimy zrobić wszystko, żeby nasze dane, dane obywateli były bezpieczne, niezależnie od tego, kto rządzi, jaki ma interes polityczny. Nie po to są systemy informatyczne, nie po to są bazy danych. One mają ułatwiać leczenie, ułatwiać przepływ informacji, a nie być na telefon, na WhatsApp wykorzystywane przez władzę do tego, żeby bronić się czy atakować politycznie. A na koniec, to był tylko pretekst do tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość pozbyło się niewygodnego ministra. Minister Niedzielski powinien już dawno być zdymisjonowany, chociażby za chaos w finansowaniu służby zdrowia, za ten chaos chociażby z wypłatami należności pieniędzy, wypłat dla pielęgniarek, czy za wydłużające się kolejki do specjalistów i utrudniony dostęp do badań. Tych jakby
wytknięć, które możemy zrobić ministrowi Niedzielskiemu, byłaby cała litania. Dzisiaj już go nie ma, ale to jest tylko przykrywka do tego, że ta decyzja była Prawu i Sprawiedliwość wygodna, a ujawnienie dane nie było pretekstem, ale było, raczej było pretekstem, a nie było przyczyną, bo jeszcze raz powtarzam, ta władza wielokrotnie w identyczny sposób działa jak minister Niedzielski i atakuje szarych, zwykłych obywateli, gdy jest jej to na rękę. Szanowni Państwo, ja też dzisiaj chciałam takiego przekazu dokonać jako przede wszystkim polska lekarka, nie tylko senator. Otóż proszę Państwa, to przelało czary goryczy. Jak można ujawnić dane pacjenta, dane lekarza? Dzisiaj już ani pacjenci, ani lekarze, ani medycy nie czują się bezpiecznie. Polska kobieta, która chce rodzić dziecko, nie czuje się bezpiecznie w tym kraju. Ja nawiązuję też do danych, do ujawnienia danych, do rejestru ciąż, które stały się faktem. Dzisiaj polskie kobiety z pogranicza, z naszej południowej granicy jeżdżą rodzić do Czech, proszę Państwa. Jedna klinika w Ostrawie miesięcznie przyjmuje 60 Polek. Kobiety ze wschodu jadą do Niemiec, aby poddać się zabiegowi sterylizacji i zamrozić komórki jajowe. To są fakty, żeby nie rodzić w państwie PiS. Takie stworzono nam warunki. Ujawnianie danych, receptomaty, to przecież jest układ mafijny, proszę Państwa. Dzisiaj już my, medycy, nie mamy wiele do powiedzenia, jeżeli leczymy naszych pacjentów. Oni się nas pytają, czy ich dane są bezpieczne. Kto się jeszcze dowie, czy dana osoba, dany pacjent, jakie zażywa leki, na co choruje. Tym bardziej, że wiele osób teraz cierpi w tym okresie trudnym, okołopandemicznym, gdzie jest wojna za naszą granicą, na choroby psychiczne, na depresję wśród młodych ludzi. I teraz, jeżeli będziemy ujawniać takie dane, to jak skończy się proces diagnostyczno-terapeutyczny na tych ludzi? Ja jestem tym zbulwersowana. Absolutnie nie uważam, że nowa pani minister sprosta tym zadaniom. Jest to tylko jakby odwrócenie uwagi od tego tematu wycieku danych i troszkę zmiana swojego wizerunku, że kobieta obejmuje to stanowisko. Ale obserwując działalność pani minister i jej aktywność, nie spodziewam się niczego dobrego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, środowisko lekarskie zawsze dąży do tego, żeby usprawniać system medyczny. E-recepty i e-wizyty pokazały to, że niestety zostało to wykorzystywane w złą stronę. Środowisko lekarskie zaczęło działać i proponować różne rzeczy, ażeby temu zaradzić. Niestety Ministerstwo Zdrowia zamiast pomagać, zamiast szukać rozwiązań, zaczęło wytykać lekarzom, że to jest nasza wina i to są nasze problemy, a ministerstwo nie ma nic do zarzucenia. Z tego wszystkiego powstała sytuacja, jaka powstała, która jest niedopuszczalna. Środowisko lekarskie zawsze będzie dążyć do tego, żeby zdrowie pacjenta było najważniejsze, żeby ich dane były najważniejsze. Dzisiaj pacjenci przychodzą do gabinetu lekarskiego, zadają pytanie, co z moimi danymi, kto o tym będzie wiedział? Zaufanie pacjenta do lekarza, które bywa różnie, zostało jeszcze bardziej zachwiane, co jest niedopuszczalne. Dziękuję bardzo. No cóż, Konfederacja słynie z bardzo ciekawych, bardzo odważnych, wydawałoby się, projektów, tylko że one się nijak nie mają do rzeczywistości. No przede wszystkim my będziemy stawiać na system publiczny i to jest jedna z deklaracji, którą już teraz mogę tutaj powiedzieć. Absolutnie wykorzystanie każdej mocy z gabinetów, z placówek prywatnych jest ważne, ponieważ brakuje nam kadr medycznych i dlatego też ta współpraca pomiędzy placówkami być musi. Niemniej jednak system publiczny to system, który opiekuje się także najsłabszymi, o czym Konfederacja zupełnie zapomina. No, bon w wysokości chyba 4000, taka była propozycja. Ja bardzo bym sobie życzyła, żeby za 4000 można się było wyleczyć na przykład z przewlekłej choroby nowotworowej, co jest po prostu irracjonalne. Te pomysły są zupełnie nieprzystosowane do rzeczywistości. Likwidacja Narodowego Funduszu
zdrowia na ten moment również nie wchodzi w grę, ponieważ do tego trzeba się przygotować solidnie. Jeżeli w przyszłości myślimy, to myślimy raczej o jakiejś konkurencyjności pomiędzy płatnikami, a nie o likwidacji płatnika publicznego. To ja się wypowiem w ten sposób. Dobrze. Więc tak, przychylam się do wypowiedzi pani senator Małeckiej-Libery. Chciałam powiedzieć tak, za 4 tysiące, jeżeli ktoś ma chore dziecko, na przykład na białaczkę, nigdy nie wyleczy swojego dziecka. Także to, co głosi Konfederacja, to jest utopia szeroko pojęta i widać, że oni, ci, którzy mają zamiar kiedyś rządzić pewnie krajem, albo przynajmniej się do tego jakoś przygotowują, absolutnie nie mam pojęcia o leczeniu. Absolutnie. System, oczywiście nie ma takiego kraju, żeby system był idealny, ale należy się zastanowić, jak najlepiej wykorzystać fundusze, tak żeby poprawić zdrowotność Polek i Polaków, bo wiemy, jaka jest teraz, jaki jest ogromny dług zdrowotny i my z tego przez wiele lat nie wyjdziemy. Drugie pytanie jeszcze, bo tutaj powielam, że absolutnie, bo to jest to, co ludzie chcą usłyszeć. Nie będziecie płacić składki zdrowotnej, nie będzie niczego, nie będzie leczenia, sami zadecydujecie o swoich pieniądzach. Owszem, ludzie też muszą zrozumieć, że składka zdrowotna to nie jest zbieranie pieniędzy na konto. My w ramach Solidarności Społecznej odpowiadamy za tych najsłabszych, najmłodszych, którzy nie zarabiają, za dzieci. To jest trochę jak ubezpieczenie samochodu OC, tak? Że nikt od nas przecież nie gromadzi składki ubezpieczonej na koncie, tylko ubezpiecza się od wypadku i tak dalej. Trzeba to tak ludziom tłumaczyć, tak to zrozumieć. Drugie pytanie, które pani chciała zadać? O bonie i tyle, tak? Tak, dobra. To wszystko. Dziękuję. To dziękujemy bardzo. Dziękujemy ślicznie. Do widzenia. Dziękujemy.